Karina Kłosek jest zbulwersowana zachowaniem Hani i postanawia porozmawiać o tym z innymi nauczycielami. Cześć, słuchajcie, ta Hania Radowicz z 8 klasy to już całkiem zwariowała. A co się stało? No, dobra, ja sobie zapytałam mnie, czy można w toalecie szkolnej zastąpić papier toaletowy mchem. Czym? No mchem, dobrze słyszysz. Nie rozumiem. No, że to podobno bardziej ekologiczne. No z pewnego punktu widzenia to tak właśnie jest. No chyba żartujesz. Nie. Ale to trochę dziwne, nie? No bardzo dziwne. Na lekcji wymyśliła, że można ze starego komputera zrobić półkę na kwiatek, żeby go nie wyrzucać. W ogóle całą lekcję opowiadała jakieś banialuki. Przeszkadzała mi. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Ale w czym problem? Zainteresowała się ekologią, a to chyba bardzo dobrze. No nie jestem tego taka pewna. Jak zostaniesz kiedyś w łazience szkolnej mech zamiast papieru toaletowego, to nie wiem, czy będziesz szczęśliwa, bo ja będę protestować. A ja wam powiem szczerze, że ja bardzo się cieszę, że ona chce coś zrobić dla środowiska. No nie wiem. Cieszę się, kiedy moi uczniowie interesują się ekologią i podejmują działania w tym kierunku. To mogą być bardzo małe rzeczy, ale wszystko się liczy. Rzeczywiście, czasem nie do końca wiedzą, co mają robić, ale ja cenię każdą inicjatywę proekologiczną. Uważam, że to jest bardzo ważne.